Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to umarł także. Dotknęło mojego serca to, słuchajcie, że żebrak był z tym bogaczem w jakimś takim, można by rzec, silnym związku. Był u jego bram, więc ten bogacz i jego dwór karmili tego Łazarza. Oni mu dawali jałmużnę, oni po prostu wynosili mu to, co zostawało ze stołów, z tych imprez hucznych. I w jakiś sposób pewnie nawet mieli takie poczucie spełnienia, że działają dobroczynnie, charytatywnie, że po prostu mu pomagają. Bo przecież w nas jest mnóstwo takiego stwierdzenia, że skoro, że jak dajemy z tego, co nam zbywa, albo z resztek, albo po prostu w jakiś sposób się dzielimy tym, co nam niepotrzebne, że my robimy piękne rzeczy, że my po prostu jesteśmy wielcy, że nas powinno się na rękach nosić. No i często nawet możemy mieć poczucie, że jesteśmy jakoś z tymi ubogimi związani. A może się okazać, że tak naprawdę nie chodziło o to minimum. Że pomimo tego, żeśmy karmili żebraka, może się okazać, że będzie jak z bogaczem i Łazarzem. Z jednej strony mnie to dotyka bardzo, z drugiej strony mnie to przeraża, bo rzeczywiście wiele razy było w moim życiu tak, że dawałem z resztek. W cudzysłowie z resztek. Niech więc, słuchajcie, ta opowieść Jezusa dzisiaj bardzo, bardzo dotyka naszego serca, szczególnie w Wielkim Poście. Niech nas szczerze błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.